Stanowisko komputerowe ma to do siebie, że zawsze można w nim coś ulepszyć. I wcale nie mówię o komputerze, bo jak to powiedział Michał Anioł, nie należy lekceważyć drobnostek, bo to od nich zależy doskonałość. A że często nowe oznacza lepsze, to dziś pokażę Wam nowe produkty firmy Maddock, które mogą Was zainteresować. Zacznijmy od myszki, czyli podstawowego narzędzia do wydawania poleceń naszemu komputerowi. Maddock GM905 to definicja wszechstronnego urządzenia. Wysoka rozdzielczość 16000 dpi, niskie LOD, dzięki któremu kursor przestaje reagować, kiedy tylko uniesiemy gryzonia, USB, ergonomiczny kształt. Przejdźmy do mięsa. Tu dzięki modułowej budowie możemy dostosować kształt urządzenia wedle uznania. To z prawej strony. Z lewej natomiast mamy dwa moduły z przyciskami. Jeden doskonale sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Drugi zarówno w grach MMO, jak i różnego rodzaju programach. Ale to tylko propozycje, bo każdy przycisk możecie przemapować wedle swoich potrzeb. Jeżeli jednak wolicie coś prostszego i bardziej budżetowego, w opisie znajdziecie link do modelu GM750 w dwóch wersjach kolorystycznych. Warto, bo to też bardzo ciekawe myszki. Rok 2020 i 2021 pokazały, że dobry mikrofon przydaje się nie tylko streamerom i graczom multi. Dlatego w line-upie Maddocka mamy kilka różnych modeli, m.in. Maddock Pro GMC701 w zestawie z ramieniem, dzięki któremu nie zajmuje on miejsca na biurku, oraz pop-filtrem i koszyczkiem antywstrząsowym. Ten ostatni przyda się, gdy wyrwiemy heada i trzeba będzie uderzyć pięścią w stół. Ale mamy tu też jeszcze jeden bajer, a mianowicie przycisk wyciszenia mikrofonu, a jest on dotykowy. Wystarczy dotknąć majka i już nas nie słychać, co sygnalizuje czerwona dioda. Proste, wygodne, genialne. Nieco taniej możecie kupić wersję Pro GMC501 bez ramienia, a dokładając parę złotych wersję GMC901, który też świetnie sprawdzi się podczas nagrywania podcastów z kilkoma rozmówcami lub też przy rejestrowaniu gry na instrumentach. Oczywiście linki znajdziecie w opisie. To skoro już teraz inni nas dobrze słyszą, teraz my lepiej usłyszymy ich. Maddock GH971 to ekstremalnie lekkie jak na wokół uszną konstrukcję słuchawki z systemem dźwięku przestrzennego 7.1, a 7.1 w słuchawkach to bardzo przyjemna rzecz, szczególnie podczas oglądania filmów oraz grania w gry. Oczywiście mamy tu mikrofon, który można odłączyć, gdy nie jest nam potrzebny. Jednak możliwości dostosowania ich pod siebie jest dużo więcej, bo że pałąk można wyregulować, to w miarę normalne. Ale dwie pary nauszników materiałowe oraz ekoskóry, które można wymieniać wedle życzenia, to już jest coś. Ekoskóra lepiej wytłumia, odcina od hałasu, co ma plusy, od materiału ucho się mniej poci, co też ma plusy. Ale po co kupować dwie pary słuchawek i nimi żonglować, skoro można kupić jedne? No i podłączenie pytacie, jak je podłączyć do kompa? Jackiem 3,5 mm czy kablem USB? Tak, kabel jest odpinany, wykorzystacie go taką końcówką, jaką chcecie. No, pograne i teraz odwieczne pytanie, co zrobić ze słuchawkami? Z pomocą przychodzi stojak na słuchawki Maddock HPS 600. I jak? Macie już pomysł, jak osiągnąć doskonałość? Wszystkie omówione oraz wspomniane przeze mnie sprzęty firmy Maddock znajdziecie na stronie mediaexpert.pl. Linki wrzucam do opisu. Zachęcam do zostawienia słupka, dzwoneczka, lajeczka i... siemaneczko, do zobaczenia w następnym materiale. Hej!